witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6, wyruszam na wykopki. Dzisiaj ponownie jadę do lasu na Białoskóry. Pogoda dzisiaj jest bardzo fajna. Może zbyt fajna, bo ma być 30 stopni około. Ale postaram się wbić w jakiś stary, głęboki las, żeby to słoneczko nie działało na mnie zbyt bardzo. Jestem już na miejscu. Pierwszy sygnał i kawałek pierścienia wiodącego. Parno trochę w lesie jest dzisiaj. I trafiłem łódeczkę od Moserka, ale niestety, jak widzicie, jest wygięta. Szkoda. Fajny fancik by był. I mam łuseczkę od Moserka. Jest kolejna łuseczka z Moserka. I mam jakiś guziczek. Uszko widać. To dobrze. Kurczę, ale zaklejony. Rośnie w tym guziczku. O, odpadło. Rosło coś w tym guziczku. Dobra, uszko jest, a z przodu. O, niestety nie ma nic. Szkoda. Ale i tak cieszy, bo calutki. Proszę bardzo. Taki guziczek. I wyszło coś znajomego, czyli rureczka od szrapnelka. Jest trochę wygięta, ale jest szansa, że może uda ją się wyprostować. Tak czy tak cała. Sporo takich żelaznych kawałeczków, odłamków wychodzi. Mam kolejną łuseczkę z Moserka. Co dzisiaj sporo Moserków. Trochę inny rejon lasu i same Moserki teraz wychodzą. A teraz wyszedł kawałeczek zapalnika. Materiał mosiąc. Taki złomik. Jest kolejna łuseczka z Moserka. Jest kolejny kawałeczek zapalnika. Bardzo podobny do tamtego. Możliwe, że to raczej komplet. Wątpię, że to był. Chociaż tutaj pasuje. Może to było kiedyś kompletem. Odległość jakieś 40 metrów. Jest szansa, że to był komplet, a jak nie, to z tej samej parafii. Strasznie dużo komarów jest. Ale może to jakoś przetrwa. Jest następny mauzerek. Mam jakiś guziczek z cyfrą 1. Materiał nie jestem pewny, co to może być. Ale tak mi się wydaje, że to może być polski guzik. Sprawdzimy, czy uszeczko jest. Jest. Tak mi się wydaje, że to może być polski guzik. I troszeczkę starszy. Tak, uszko jest tylko delikatnie, żeby nie uszkodzić. Możliwe, że to jakiś starszy polski guzik. Na pewno sprzed I wojny światowej. Tak czuję. Proszę bardzo. Ale fancior. I wyszedł teraz kawałeczek. Nie wiem, chyba od zapalnika, tylko wyprostowany. Widać gwint tutaj jakiś. Tak mi się wydaje. I wyszedł teraz kawałeczek zapalnika, dokładnie kawałek gwintu. Urwanego. Materiał mosiąc oczywiście. Słyszycie te muchy? I komary, sporo tego jest. Masakra. I jest kolejna łuseczka z Moserka. Mam pierwszą kuleczkę dzisiaj ze szopnela. I znalazłem pierścienie od jakiegoś zapalnika. Materiał aluminium. Ale widać, się troszeczkę utleniły. Szkoda. Ale dosyć duże. Tutaj jakby jakaś skóra, nie, ale chyba jeszcze jakiś materiał widać. Tak. Jakiś papier, jakiś. Coś takiego.
niestandardowego. Ale fajna sprawa. Może to będzie ten zestaw od tamtego dużego cycka, który znalazłem w tamtym tygodniu. Nie wiem, w sumie niedaleko jestem, jakieś 200 metrów. Teraz będę tutaj grasował, więc może, że to. Ale na pewno to jest trochę większe. Możliwe, że to od tamtego, od takiego, a może od tamtego nawet cycka by było. Fajnie, tutaj materiał jakiś jest pomiędzy tymi pierścieniami. Fajna sprawa. Dobra, szukam dalej. I jest kolejna kuleczka ze szrapnela. Mam kolejną łódeczkę z Mausera. Powiem wam, że bardzo parno jest. Już dochodzi 12 i ciężko jest w tym lesie. Ciężko się oddycha, ale jakoś to muszę przetrwać. O, zaraz będzie w całej okazałości łódeczka z Mauserka. Ta akurat calutka. Super. Widać, że tu na pewno Rosjanie nie siedzieli, tylko pewnie Austriacy. I kolejny odłamek od pierścienia wiodącego. Dochodzi godzina 13. Strasznie parno jest. Powolutku kieruję się w stronę wyjścia z lasu, ale to jeszcze z 2 km, więc trochę mi to zajmie tuptając, ale może coś jeszcze po drodze trafię. Zobaczymy. No hej, jestem już w domu. To jest efekt mojego wyjazdu. Zaczynamy podsumowanko. Łuseczki. Tym razem same mauserki, dwie łódeczki, z czego jedna troszeczkę zniszczona, ale ta już jest dosyć fajna.
kawałki zapalników, dwa. Tutaj jakieś pierścienie wiodące, to chyba też element zapalnika był. Rureczka, od szrapnelka, dwie kulki ze szrapnelka, taki aluminiowy zapalnik, w sumie dwa pierścienie, ale jak widzicie, stan dosyć słaby, wręcz tragiczny, ale pierwszy raz takie większe znalazłem, akurat te pierścienie. No, w środku jeszcze, jak mówiłem wcześniej, jest troszeczkę papieru jakiegoś. I na sam koniec dwa guziczki. Ten guziczek nie posiada żadnych cech specjalnych. Natomiast ten guzik, momencik, go jakoś ładniej tutaj wyeksponuję. O, tutaj może będzie widać na nim. Już wam mówię, co to jest za guzik. Znalazłem na butonarium. No, to jest guzik z okresu Królestwa Polskiego, który nie należał do oficera, czyli taki zwykły żołnierz używał tego guzika, ale jaki to był żołnierz, to już wam mówię. Pierwszy pułk piechoty linowej, pierwszy pułk strzelców konnych, pierwszy pułk strzelców pierwszych i pierwszy pułk ułanów. Te wszystkie pułki, które używały tych guzików, były sformatowane w 1815 roku. Bardzo fajny guzik. Pierwszy chyba z takim numerkiem w mojej kolekcji, więc bardzo się cieszę i stan bardzo ładny, więc zaliczam wyjazd jako bardzo udany. No i takie to były wykopki. Kolejny wyjazd w teren prawdopodobnie dopiero za 2 tygodnie, gdyż nie mam czasu, mam dużo pracy przy tych moich zleceniach weselnych. Każdy weekend obstawiony mam po 2 dni przynajmniej i nie mam jak się wyrwać. Więc póki co będę tylko na plażę jeździł. Nie tylko po plaży, ale zamierzam lada dzień troszeczkę popływać z wykrywaczem. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!